No witam. Jeżeli ktoś z was śledził mój kanał przed moją przerwą, to powinniście pamiętać taką serię pod tytułem Harry Potter News. Była to seria, w której z reguły raz na miesiąc wrzucałem film związany właśnie z newsami, z ciekawostkami dotyczącymi aktorów, autorki, postaci i ogólnie świata Harry'ego Pottera i postanowiłem do tej serii powrócić. Tak więc z reguły mam nadzieję, że raz w miesiącu będę wrzucał taki filmik i będę was informował, co się dzieje wokół świata Harry'ego Pottera. Tak więc zacznijmy nasze wiadomości. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to od 15 maja tego roku na popularnym serwisie streamingowym zwanym Netflixem są dostępne filmy Harry'ego Pottera. Bardzo długo czekałem, aż będą one dostępne dla ludzi, żebyśmy mogli bezproblemowo oglądać filmy, ponieważ no, można je niby zakupić na YouTubie i DVD, no ale nie każdy posiada odtwarzacz DVD i nie każdego stać na kupno filmów Harry Potterowych na YouTubie, ale słuchajcie, jest to na Netflixie, jeżeli macie Netflixa, to możecie oglądać Harry'ego Pottera, jeżeli jesteście oczywiście w Polsce, ja mam problem, mieszkam w Irlandii, tak więc nie ma tutaj jeszcze Harry'ego Pottera na Netflixie, troszeczkę muszę poczekać, no ale cóż. Przynajmniej cieszę się, że Polacy rodacy mogą oglądać. Słuchajcie, autorka Harry'ego Pottera, czyli J.K. Rowling, wydała nową książkę, albo powiedzmy ją, wydaje ją online. Książka nazywa się Ichabod, albo Ickbog. Pisała ją pomiędzy 2003 a 2007 rokiem, czyli troszeczkę ją chomikowała. Jest to książka wycelowana w młodszą publiczność, w dzieci pomiędzy 7 a 9 rokiem życia. Oczywiście nie jest to książka w żadnym stopniu powiązana z Harrym Potterem, nie jest to żaden spin-off ani nic w tym stylu. J.K. Rowling będzie wypuszczać rozdziały codziennie od 26 maja, dobrze mówię? Od 26 maja do 10 lipca, czyli codziennie możecie na jej stronie zerknąć i czytać te rozdziały za darmo. W pierwszych 24 godzinach strona książki miała ponad 5 milionów wyświetleń. Czyli no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Harry Potterowy Ron Weasley, czyli Rupert Grint, został ojcem. Tak, dobrze słyszycie, przyszedł jego czas. Jest on wraz ze swoją partnerką Georgią Groom byli razem, są razem od 2011 roku. W końcu przyszedł czas na potomka. Rupert Grint został spotkany wraz z Georgią Groom, nie wiem, gdzieś na mieście i paparazzi strzeliło im fotkę i Georgia Groom miała taki malutki brzuszek i oczywiście musieli to potwierdzić, potwierdzili, że Georgia jest w ciąży i miesiąc po tym, jak potwierdzili ciążę, zostały narodziny, no i Rupert Grint ma dziewczynkę. Tak więc gratulacje dla Ruperta. Ach, kolejny Weasley. Daniel Radcliffe wraca do Harry'ego Pottera. Jeżeli wiecie i śledzicie Daniela Radcliffe'a, to on nie za bardzo pokazywał się wokół świata Harry'ego Pottera ostatnimi czasy, if you know what I mean. Daniel ostatnio przeczytał pierwszy rozdział na Harry Potter at Home, czyli takim wydarzeniu na wizardingworld.com, w której aktorzy czytają Kamienia Filozoficznego, czyli każdy jeden aktor czyta jeden rozdział. Oczywiście możecie tam również znaleźć innych aktorów, widziałem tam Alison Sudol, widziałem Dana Foglera, a nawet David Beckham przeczytał jeden rozdział Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. James i Oliver Phelps, czyli Fred i George Weasley, zaczęli swoją serię wywiadów na swoim kanale YouTube. Pamiętam, że jakiś czas temu zaczęli robić takie wywiady, ale nie za bardzo chyba obiło się to wielkim echem, może jakimś tam średnim, do mnie przynajmniej ta informacja nie doszła, ale zaczęli robić swój drugi sezon tych wywiadów, takich pogadanek powiedzmy, i już tam rozmawiali, czyli bliźniacy rozmawiali sobie z Tomem Feltonem, z Bonnie Wright, czyli Ginny Weasley z Harry'ego Pottera, tak więc jeżeli chcecie, to macie ich kanał na dole i możecie zobaczyć ich pogadanki z aktorami z Harry'ego Pottera. Niedawno na Florydzie otwarto Harry Potterowy dom, który nazywa się Wizard's Way i znajduje się 30 minut od Universal Studios Harry'ego Pottera. Dom wygląda na pewno Harry Potterowo, jest dość interesujący, ale w niektórych pomieszczeniach brakuje paru detali, ale nie ma co narzekać, wygląda tak czy siak bardzo, bardzo ciekawie. Słuchajcie, jedna noc w tym domu kosztuje średnio 1200 zł, no ale jakby tak się podzielić na 15 osób, to jest taka dość spoko sumka. Tak więc no, jakbym był na Florydzie, to może bym się wybrał. Dobra, zaczynając poważny temat, aktualnie w ogniu jest autorka Harry'ego Pottera. Generalnie nie spodobał się jej tytuł w jednym artykule na temat miesiączkowania. W tym artykule użyto określenia ludzie, którzy miesiączkują, ale zdaniem J.K. Rowling powinno tam być kobiety,
które miesiączkują. J.K. Rowling zachowała się dość arogancko w świecie ludzi trans i wiele, wiele ludzi jej to wypomniało. Jedną z tych osób był sam Daniel Radcliffe, który powiedział, że kobiety trans są kobietami. I również powiedział, że jeżeli ktoś ma inną opinię, to nie jest ona zgodna z zaleceniami profesjonalnych medycznych organizacji. Dobrze, zmieniając temat, pamiętam jak w 2018 roku wspominałem wam o tym, że jest... Chodzą plotki, że jest niby produkowana gra RPG w świecie Harry'ego Pottera. Wspominałem o tym 2 lata temu i praktycznie przez 2 lata była totalna, totalna cisza. Każdy o tym zapomniał, nikt o tym nie mówił, ale niby chodzą plotki, że ta gra jest cały czas produkowana, programiści nad nią pracują i ona ma się kiedyś pojawić. Ale kiedy? To nie wiemy. Ptaszki ćwierkają, że gra ma nazywać się Hogwarts Dark Legacy i ma być to gra tak naprawdę po Harrym Potterze. Będzie tam można rzucać czary, tworzyć postacie i tak dalej, ale wszystkie informacje, które tak naprawdę są dostępne w internecie, to są takie dość ni to A, ni to B, bo niby są jakieś przecieki tam od pracowników, niby są ludzie, którzy tam niby pracują i to potwierdzili, ale nic nie jest oficjalne. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziemy w stanie pograć w taką produkcję Harry'ego Pottera, w taką grę dla dorosłych, że będziemy mogli, kurde, zagrać taką fajną, dopracowaną gierkę, która się spodoba ludziom, którzy tak naprawdę dorastali z Harrym Potterem, teraz są dorośli i chcą pograć w taką konkretną, zaawansowaną, ciekawą i interesującą gierkę i mam nadzieję, że taka ona będzie. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że te Harry Potter News wam się spodobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby ocenić ten kciuk w górę, a jeżeli nie, to oczywiście kciukiem w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć, siemano!